witajcie kochani w kolejnym holu lumpeksowym. Dzisiaj będzie taki mega haul, bo naprawdę i ilościowo jest tych rzeczy dużo i tak samo są to takie naprawdę super, super modne rzeczy, które są hitami tego sezonu i dużo basiców, także mam nadzieję, że się Wam ta kolekcja moja nowa spodoba. No to przejdźmy do rzeczy i moi drodzy, przede wszystkim chcę powiedzieć, że założyłam sobie, że nie kupuję żadnych nowych rzeczy. Od dawna chorowałam na takie jasno-błękitne stonewashed jeansy, które byłyby w typie mom jeans, takim wysokim stanem, no ale nie pozwalałam sobie na zakup nowych w galerii, w sklepie, więc byłam cierpliwa i czekałam i opłaciło się, zaraz zobaczycie. Stwierdziłam, że skoro nie wydam tych 200 około złotych na te mom jeans, to zrobię sobie takie naprawdę super zakupy na lato, na cały sezon, żeby mi to już na długo starczyło. I rzeczywiście wydałam 200 zł na te zakupy, ale zaraz sami zobaczycie, za te wszystkie rzeczy, które tu kupiłam, na pewno nie zapłaciłabym mniej niż 1500 zł w sklepie, bo po pierwsze są to rzeczy markowe, bardzo fajnej jakości i rzeczywiście w takich super topowych trendach. Także myślę, że 200 zł to zapłaciłabym normalnie za jedne dżinsy tego typu, które tutaj za chwilę Wam pokażę. Jest dzisiaj bardzo gorąco w domu, już w ogóle nie do wytrzymania, tutaj trochę wieje wiatr, stąd też mogą być odgłosy, jakieś ruchy tych moich kotar. Nie zwracajcie na to uwagi, kochani. Przejdźmy do rzeczy. I tak, teraz pierwsze chcę pokazać Wam wszystkie krótkie spodenki, które kupiłam. Od jakiegoś czasu nie noszę takich bardzo krótkich spodenek, tak na wyjście, na jakieś bardziej socjalne, społeczne okazje. Raczej noszę już takie bardziej kobiece spodenki. Chciałabym wyglądać na kobietę z klasą, w związku z tym zobaczycie moje zakupy. Najfajniejsze spodenki w tym roku, jakie kupiłam, to są właśnie spodenki z wysokim stanem, nie za krótkie, takie luźne, swobodne, żeby było w nich chłodniusieńko. Zobaczcie, pierwsze spodnie to są te, które mam na sobie, to nie są krótkie spodenki. To jest rewelacyjna rzecz, którą właśnie kupiłam, kochani, za 15 zł czy 14 zł w tym tygodniu. Super sprawa. To jest jedwab. Jedwab, materiał pod spodem to wiskoza. I to są takie spodnie, ja bym powiedziała, że nawet takie szarawary trochę. Są tak chłodne, powiem Wam, dzisiaj jest chyba z 35 stopni, a mi jest w tym w ogóle nie gorąco. Są bardzo przewiewne. Przepięknie się układają przez to, że tutaj w pasie jest właśnie ta guma, taki ściągacz. I ten ściągacz wcale się nie zapaca, ponieważ to właśnie jest taka cienka wiskoza. No i leży fajnie w pasie, można sobie jeszcze, jak ktoś chce, tutaj jakiś paseczek dołożyć dla wyglądu, ale mi się to tak podoba. No i świetny według mnie krój, tutaj możecie zobaczyć pod spodem. Właśnie to są takie spodnie z taką narzutką jakby. Uwielbiam coś takiego, to jest takie trochę artystyczne, przepiękny taki szaro-beżowy kolor. Bardzo lubię ten odcień beżu, bo mi jest w takim akurat odcieniu ok. No i bardzo, bardzo jestem zadowolona, uważam, że przepiękna rzecz z Włoch, ciuch, także super sprawa. Nie bardzo tanie, bo to nie były rzeczy z wyprzedaży, ale i tak za tą cenę, no to jest rewelacja według mnie. Mam nadzieję, że się Wam podobają, powiedzcie co myślicie. No to teraz przejdziemy do spodenek i będę Wam trochę pokazywać te spodenki, ale ogólnie robię też program krótki o spodenkach letnich, właśnie takich chic spodenkach, więc zobaczycie je w pełnej okazałości niedługo w prezentacjach, w stylizacjach. No i tak, pierwsze spodenki, jakie Wam pokażę, to Big Bok, to jest rozmiar MK, Big Boki. Ja wolę takie luźniejsze spodenki właśnie mieć w trochę większym rozmiarze, bo one wspaniale wyglądają na sylwetce, tym bardziej, że tutaj w pasie możemy sobie dostosować szerokość właśnie tą szarfą. Teraz są modne właśnie takie wiązania w pasie do wysokich stanów. No i zobaczcie, to jest co prawda niestety sztuczny materiał, ale te spodenki tak mi się podobają i takie są cieniutkie i są takie bardzo zwiewne, kobiece i w ogóle no świetnie wyglądają według mnie na sylwetce, że w ogóle nie przeszkadza mi nawet to, że są sztuczne. Myślę, że będę je długo nosiła. Świetna długość, taki jasno-różowy, pudrowy kolor. No powiem Wam, że naprawdę są te spodenki rewelacyjne. Mam nadzieję, że stylizacje takie basicowe z tymi spodenkami się Wam też spodobają. Przepiękne spodenki. Kosztowały 14 zł również. Wszystkie w zasadzie te spodenki, które Wam pokażę, były w takich cenach. Jedne z tych spodenek, te najciemniejsze, kosztowały 10 zł.
innym lumpeksie. To jest z mojego takiego ulubionego sklepu w Wieliczce. Drugie spodenki to jest też taka perełka, można powiedzieć. Spodenki firmy Denis Claire. Tutaj możecie zobaczyć oryginalna metka. Niebieskie, więc super modny kolor. I one są wytłaczane w takie kwiaty, jakby taki efekt trójwymiarowy lekko to jest. Wytłaczany właśnie. Też są z wysokim stanem do paska, więc naprawdę z paskiem wyglądają fajnie. Tutaj na nogawkach jeszcze mają takie rozcięcia. Dosyć sexy to wygląda według mnie. One są dosyć takie też luźne, szerokie, takie troszkę spódniczkowate, ale naprawdę przesuper to wygląda właśnie, jak się to tak wysoko założy do krótkiej bluzeczki. Naprawdę super i świetna jakość, rzeczywiście to jest wiskoza. I też to jest większy rozmiar, to jest około rozmiar 38. Ale tak jak mówię, no są wąskie w pasie, jeszcze z paskiem dodatkowo, pięknie się układają. Właśnie lepiej leżą takie luźniejsze spodenki niż by to było w przypadku właśnie takich obcisłych, które by powodowały, że się będziemy po prostu pocić w tym. No i dobrze, kochani, kolejne spodenki to właściwie są spódnice, spodnie typowe. Przesuper rzecz według mnie i to jest bardzo, bardzo dobra marka. Marka Whistles. Bardzo fajna rzecz, kochani. To jest bodajże brytyjska marka, nie wiem, czy nawet nie z Londynu. Świetne takie, taki wężowy wzorek. Taki rzucik, spodenki. Bardziej ja bym widziała to jako ciuszek taki wieczorowy, to jest jedwab. No i niestety one mają sztuczną podszewkę, też z żorżety, takiej przewiewnej, co prawda, ale myślę, że będę po prostu wypruwać tą podszewkę, bo spodenki są ciemne, więc tak czy inaczej one nie będą za bardzo prześwitywać i też są dosyć luźne, bo tak jak mówię, to jest rodzaj takiej spódniczki, spódnico-spodnie, ale bardzo takie spódniczkowe. Powiem Wam, że są super, też są takie tutaj wysokie w pasie, się je zapina i wysoko w pasie. Bardzo, bardzo takie szykowne to jest i do takiego czarnego body na wieczór, do jakichś sandałów takich, które zresztą za chwilę też Wam pokażę. Myślę, że będzie wspaniale to się sprawdzać w lecie na wieczór. Bardzo cieniuśkie, przewiewne i no i rewelacja w ogóle. Bardzo, bardzo jestem zadowolona, że mi się udało znaleźć te spodenki. Kochani, idźmy dalej. Teraz pokażę Wam jeszcze spodnie. Te spodnie, o których mówiłam na początku. Żałowałam trochę, że nie kupuję jednak żadnych nowych ciuchów. No i wyobraźcie sobie, że trafiłam na te mom jeans. Zaraz Wam pokażę na szybko, jak one na mnie wyglądają. Jestem zachwycona. To jest idealny rozmiar na mnie. Wiem, że one teraz wyglądają duże, bo je wyciągam tak do przodu i te mom jeansy też nie są takie bardzo elastyczne, więc one wyglądają na dosyć... Oj, 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 oj. Spadnie nam tu dach. One wyglądają na faktycznie takie dosyć spore, ale są na mnie w sam raz. No i tak się prezentują. Uważam, że są super. Ja będę do tego pasek nosić, bo ja mam wąską talię i dla mnie nawet takie spodnie, które tutaj na mnie w pupie są dobre. Nieraz są troszeczkę jednak za bardzo szerokie w pasie, w związku z tym do tego paseczek albo jakaś przewiązana szarfa i będzie super. Co mi się mega podoba w tych spodenkach, nie tylko kolor i taki gruby materiał, ale też nogawki są bardzo ciekawe. Zobaczcie, nie wiem, czy to będzie widać, postaram się, żeby było widać. Tutaj mają takie bardzo fajne wycięcia, te nogaweczki. Świetnie to wygląda, są takie krótkie, dosyć, że widać kostkę. Mam nadzieję, że to widać. No naprawdę świetne spodnie, zapłaciłam za nie 30 zł, co jak na lumpeks nie jest tanio. Ale jak na spodnie nowe całkowicie, bardzo modne i w ogóle w super kroju, no to i tak uważam, że świetna okazja. Kochani, to są spodnie firmy Buchu i już Wam pokazuję, one są całkowicie nowe. Tutaj jest metka, zobaczcie sobie, nówki, sztuki, naprawdę rewelacja, po prostu nie wierzę, że kupiłam je w lumpeksie za jedyne 30 zł i za wszystkie te zakupy zapłaciłam 200 zł. Tyle, co normalnie za takie spodnie bym zapłaciła nowe w sklepie, no, czysty biznes. No, powiem Wam, że żałuję, że nie spiłam włosów, jest bardzo, ale to bardzo gorąco, dzisiaj jest duszno i nie wiem, czy nie będzie jakiejś burzy. Aż ciężko wytrzymać, powiem Wam szczerze. Ale przejdźmy dalej, bo to nie koniec. Teraz pokażę Wam sweterek, który jest z bawełny, jest świetny, to jest Zara Knit,
bardzo modny sweterek, krótki, taki crop top pikowaty. Będzie mniej więcej do pasa sięgał. Naprawdę świetny z takiego ściągaczowego materiału. I w prześwietny wzór. No bardzo mi się to spodobało, że właśnie on ma takie tęczowe paseczki. No co prawda może to budzić pewne kontrowersje, ale szczerze mówiąc to zupełnie mnie to nie obchodzi. Więc pokażę Wam, jak to wygląda. Co prawda będę za chwilę całkiem mokra, bo jest tak gorąco, że noszenie swetra w taką pogodę to jest porażka. Ale o, zobaczcie. Myślę, że to będzie właśnie super sprawa do takich jakichś obcisłych spodni na lato, a nawet do krótkich spodenek w odpowiednim pasującym kolorze. Nawet do tych jeansów, co przed chwilą mierzyłam. Ten sweterek zapewne będę nosić nie tylko w lecie, ale pewnie też jesienią, a może nawet i zimą do jakiegoś body pod spód, które będzie sprawiało, że będzie mi ciepło w tym. Myślę, że jest naprawdę super i no kolory po prostu mi się bardzo podobają. Ostatnio właśnie ja robiłam program o tych kontrastowych kolorach i ten ciemny tło z tymi paskami mnie absolutnie zachwyciło. I poza tym właśnie szukałam krótkich ubrań do tych spodni różnych i spódnic z wysokim stanem. Lepiej, powiem Wam, że lepiej. I teraz dwie kurtki. I uwaga, pierwsza kurtka to od dawna przeze mnie wymarzona też. Kurtka jeansowa. Dawno, powiem Wam, nie znalazłam kurtki, która by mi się podobała, dlatego w ogóle przez ostatnie lata nie miałam jeansowej kurtki. Te kurtki, które były w sklepach, mi się nie podobały, a w lumpeksach też nie znalazłam odpowiedniej, bo ja jestem, jak chodzi o jeansowe kurtki, akurat bardzo wybredna. Nie przepadam za bardzo też za jeansem, więc jeżeli kupuję jeansową kurtkę, to musi być absolutna perfekcja, jak chodzi o moje wymagania oczywiście. No i taką też kurtkę znalazłam. I ta kurtka kosztowała bodajże też 25 zł około, więc też to nie jest jakiś bardzo, bardzo tani zakup. Ale tak jak mówię, za super modne ciuchy przyszłościowe warto dać nawet te 20-30 zł, 40 zł, jeśli to są buty lub coś takiego bardziej porządnego. No i kochani, ta kurtka jest przesuper, to jest River Island, więc jedna z moich też ulubionych takich modowych marek. Ja sobie zawijam tu rękawy, bo lubię mieć takie podwinięte, krótsze. No i super, długość idealna. Ja właśnie lubię takie krótkie jeansowe kurtki, troszkę jakby ramoneskowate. Ona jest troszkę dłuższa z przodu nawet tutaj. Ma bardzo fajne takie zaszewki, ma takie przedarcia modne. I w dodatku, co ciekawe, jest na napy, które udają guziki. Jest na mnie dość wąska, ale nie ciśnie mnie w żaden sposób. Więc jak ją zapnę, zobaczcie, tutaj jest nawet troszkę za wąska, ale ja myślę, że jej nie będę zapinać aż tak u góry. Jest to coś takiego. Ma świetne guziki, takie trochę jakby postarzone. Z tyłu też ma takie przedarcia i takie zaszewki, więc no według mnie przepiękna i taki jasny kolor. Zawsze właśnie marzyłam o takim jasno-dżinsowym kolorze kurtki dżinsowej. No i myślę, że super zakup. Po prostu powiem Wam, że tym razem udało mi się upolować takie basiki i takie modne ciuchy, ciuchy, o których dawno marzyłam, że naprawdę miałam mega szczęście. Może to jest nagroda za to, że tak długo wytrzymałam bez żadnych zakupów nowych w sklepach. No i teraz, aha, bardzo łatwo zdjąć. Idziemy dalej. Ciekawa jestem, jak się Wam ta kurtka podoba. Uważam, że jest świetna, jeszcze ma fajne wykończenie w środku. Z takim jakby kratkowanym materiałem jest wykończona, co dodatkowo jeszcze bardziej mi się podoba. Męska kurtka. Kupiłam ją właśnie do biegania, do sportu dla chłopaka mojego. Bardzo fajna kurtka, kochani, to jest firma Umbro, więc markowa kurtka z taką siateczką fajną w środku. Bardzo fajny kolor, biało-czarna, z takimi zameczkami żółtymi. Takie modne, fajne detale, nowoczesne. Moim zdaniem świetnie wyglądają w takich sportowych ciuchach. No jest to jakościowa rzecz, 20 zł zapłaciłam za tę kurtkę. Bardzo fajna właśnie taka do sportu odzież, która oddycha, która ma tam swoje te systemy sportowe. Także rewelacja. I ostatnie rzeczy to są buty. Właściwie nie same buty, bo jeszcze mam czapkę. I zobaczcie, ta czapka kosztowała 3 zł. Jest to czapka Brooklyn. Super jakość czapka, Cooperstown Collection. Ma taką fajną plecionkę. Tutaj możecie zobaczyć bardzo modny taki wzorek. Przeplatana jakby taka sztuczna skóra z materiałem. Fajny daszek. W ogóle jest taka tutaj sztywna, co jest naprawdę super, jak chodzi o te czapki. Tutaj ma taką siateczkowy materiał z dziurkami,
super wykończona w środku, jest nowa, po prostu ta czapka miała jeszcze metkę, teraz już zdjęta. Przepiękna czapka za 3 zł. Piękne buty, które mi się udało ostatnio kupić. Baleriny firmy Buffalo London. Zawsze chciałam mieć buty z tej firmy. Jak byłam w Londynie, to chorowałam, bo nie było mnie stać po prostu na ich buty. Nie są tanie. Jeszcze takie, które są w nowych kolekcjach i które są modne, to już w ogóle. No i popatrzcie, cudowne skórzane baleriny w najlepszym możliwym kolorze, takim pudrowo-różowo-beżowym. Jeszcze z takimi jakby imitacjami stopek w środku. Białe w środku. Zobaczcie, pokażę Wam tu przebitkę. Zrobiłam to zdjęcie zaraz po tym, jak kupiłam te buty. One były w ogóle nie noszone, mają tutaj jeszcze widać te nalepki, ale na tamtych zdjęciach widać, że zanim je nosiłam teraz przez 2 dni ostatnie, to one były nowe od spodu, nieruszone w ogóle. I no zobaczcie, nawet dalej są całkiem białe w środku. Nikt w tym po prostu nie chodził. Pewnie troszkę za małe były, bo to jest rozmiar 38, są na mnie dobre, a ja mam 37, więc jeśli ktoś to kupił jako 38, to pewnie były za małe i musiał się ich pozbyć, niestety. No, ja skorzystałam, ale no naprawdę są bardzo wygodne. No i skóra w środku, na zewnątrz, są tak mięciutkie jak kapcie i wyglądają bosko na stopie. Zapewniam Was, że jest to tak kobiece i takie urocze, jak się to nosi. Jestem zadowolona, bardzo, bardzo. I te butki kosztowały też około 20 zł. Kochani, perełki modowe, ostatnio bardzo modne, jak wiecie, są sandały i klapki w stylu takich klockowych, koło roku 2000 były modne takie fasony, koniec lat 90, takie kwadratowe przody i takie paseczki tutaj sandałowe. No i właśnie takie sandały upolowałam za niewielkie pieniądze, chyba nawet jest cena, o, 14 zł. Skórka bardzo miękka, naprawdę te buty są bardzo wygodne. Zdziwiłam się, bo myślałam, że takie klapki to będą spadać i w ogóle w tym się nie ciekawie chodzi. Tymczasem bardzo solidny obcasik, tutaj właśnie kwadratowe, więc wygodny krój. W dodatku mają bardzo tutaj miękkie wyściółki, co ciekawe, takie jakby na takiej gąbce zrobione i skóra jest na tym, więc stopa się nie poci. Wszystkie paseczki są skórzane i nie gniotą, bo już w nich chodziłam. Powiem Wam, że rzadko się zdarzy tak wygodne buty kupić, jeszcze używane i jeszcze w dodatku modne, więc myślę, że to będzie do tych wieczorowych, letnich kreacji po prostu but idealny. To są buty hiszpańskie, firma Señorita. Hiszpańskie buty są rewelacyjne, hiszpańskie buty słyną ze swojej jakości zresztą, więc myślę, że to jest po prostu jeden też z najlepszych moich zakupów. Ostatnia rzecz już na dzisiaj, kochani, bardzo modne chodaczki i też chodziłam już, bardzo wygodne, tu jest oczywiście drewno, tutaj mamy taki kawałek takiej wyściółki skórzanej i to jest skórka w taki wzorek panterki, będą świetne do moich stylówek, które już niedługo zobaczycie na kanale YouTube. Stylówki we wzorach letnich, w takich dzikich, dżunglowych, kwiecistych wzorach. Będą się świetnie prezentować skórka, drewno, naturalne buciki, nie za wysokie, bo po odjęciu tej, jakby tej podeszwy grubej, tak naprawdę to nie jest żaden obcas. Naprawdę świetne buty, bardzo modne i bardzo wygodne. Też, a te buty kosztowały ponad 20 zł, coś 24 zł bodajże. Ale naprawdę się w nich zakochałam i nie mam butów na takiej platformie, nie mam żadnych chodaczków takich letnich, więc stwierdziłam, że jest to świetny zakup, taka trochę inwestycja w modę. Kochani, mam nadzieję, że podobał się Wam ten haul. Ja jestem nim zachwycona, to chyba jest najlepszy haul, jaki miałam w tym roku. Oczywiście nie licząc jakichś pojedynczych perełek, które wcześniej wyhaczałam, ale naprawdę teraz kupiłam same rzeczy, które będę na pewno bardzo długo nosić i które sprawią mi mnóstwo radości. No i kochani, oczywiście zapomniałam o jednej rzeczy, która była na wieszaku przed chwilą, już go wyniosłam i dopiero sobie przypomniałam, że jeszcze to było. No i na wieszaku jeszcze miałam metkę na sobie, ale przed chwilą ją właśnie obcięłam i dopiero, no tak, skleroza. No i kochani, ta koszulka, którą mam teraz na sobie właśnie, koszulka z Zary, była nowiutka z metką. Moja koleżanka twierdzi, że kupiła taką bardzo niedawno za 35 zł w Zarze. Ta koszulka kosztowała mnie w lumpeksie 15 zł, tak. Bardzo chciałam mieć takiego właśnie, taki krótki,
basicowy podkoszulek, idealna długość rękawa dla mnie, idealna długość koszulki, bo można jeszcze to włożyć na wierzch i nadal jest krótkie, natomiast po włożeniu do środka, o jak widać, też można, jak się ma wysoki stan, rewelacyjnie też to się sprawdza, pięknie wygląda według mnie, jest bardzo cienki to podkoszulek z wiskozy i jestem też z niego bardzo, bardzo zadowolona. Mam nadzieję, że Wam też się podoba. To już tyle. Chwalcie się, co nowego kupiliście. Ja Was serdecznie pozdrawiam i zapraszam Was na moje następne programy. Zaglądajcie. Cześć. Aha, no i oczywiście proszę o polubienia, subskrypcje i komentarze na YouTubie. Bardzo dziękuję, pa. Jak nie, to wyjdę na kanapę. Taram.